Do 20 listopada będzie można oglądać wystawę Król Stanisław I, Sarmata i Europejczyk, Ziemia Wschowska, Lotaryngia. Warto i trzeba ją zobaczyć w Muzeum we Wschowie. To bardzo ważna wystawa z co najmniej trzech względów. Dotyczy dwukrotnego króla Polski pochodzącego z Leszna. Jest czwartą w historii polskiego muzealnictwa dotyczącą Stanisława. Po drugie, to pierwsza ekspozycja zorganizowana we Wschowie po okresie pandemii. Po trzecie, Muzeum Wschowskiemu udało się ściągnąć na wystawę unikatowe eksponaty związane z królem. Okres pandemii spowodował, że wypożyczanie zbiorów muzealnych z innych placówek, zwłaszcza z muzeów narodowych, które mają bardzo, mówiąc kolokwialnie, wyśrubowane zasady udostępniania tych zbiorów, no był bardzo trudny. I w związku z tym my też chcieliśmy zrobić wystawę, która będzie miała, czy niosła ze sobą wielką wartość. Są też przygotowania, one trwały 12 miesięcy, bo 12 miesięcy temu, czy nawet ponad właściwie rok temu, my decyzję o tym, że taką wystawę zorganizujemy, podjęliśmy. I jest to wystawa tak naprawdę taka duża wystawa, pierwsza po dobrych kilku latach, i to na pewno nas cieszy, że jest to ta wystawa, która dzisiaj przyciąga zainteresowanie. Zresztą widać na sali, że zainteresowanie samą wystawą jest. Wystawa też jest, jej rozmiar jest też związany także z obchodami, które w przyszłym roku będą, czy rocznicą, która będzie miała miejsce w stulecie muzealnictwa wschowskiego. Jeszcze w okresie niemieckim tutaj muzeum na terenie ówczesnego miasta Frauenstadt funkcjonowało. Także mamy nadzieję, że ta wystawa zainauguruje cykl takich niewielkich, ale jednak bardzo wartościowych obchodów. Stanisław Leszczyński ostatnią część swojego długiego życia spędził w Lotaryngii. Jako teść króla Francji Ludwika XV, ojciec królowej Marii Leszczyńskiej, otrzymał księstwo w dożywotnie władanie. Miał możliwości, by dokonać tam wiele. Uczynił z Lotaryngii prawdziwą perełkę korony francuskiej. Widać to w architekturze placu Stanisława w Nancy, będącego częścią dziedzictwa światowego UNESCO, czy w materiałach źródłowych dokumentujących jego nowatorskie rozwiązania w sferze społecznej. Stanisław łączył ludzi, są na to dokumenty, na przykład z wcześniejszych czasów jego wygnania w Wisemburgu. Zachowywał się jak zwykły mieszkaniec, nie wywyższał się, był lubiany. Król to dobry fundament dla współpracy miast z nim związanych, także dla Wschowy i Leszna. Ja w ogóle jestem zwolennikiem współpracy, bo mamy często takie społeczeństwo polskie, jako naród polski, szukania tych sojuszników gdzieś strasznie daleko, gdzieś wśród jakichś wielkich mocarstw, wielkich możnych tego świata. Tymczasem bardzo często, tak jak mówiłem dzisiaj na otwarciu wystawy, ci nasi sojusznicy często są już za rogiem, leżą tutaj zupełnie bardzo blisko od nas. No ja mam nadzieję, że ta wystawa stanie się takim łącznikiem. Postać Stanisława Leszczyńskiego, króla polskiego, stanie się takim łącznikiem miasta Wschowy i miasta Leszna, na czym obydwa miasta będą mogły skorzystać. Kuratorem wystawy jest Przemysław Wojciech, człowiek z ogromną wiedzą i, co ważne, umiejętnością jej popularyzowania. Dał temu wyraz podczas ostatniej konferencji w Lesznie dotyczącej Stanisława. Gościom wernisażu wystawy opowiadał o eksponatach, które wystawiane są we Wschowie dzięki nawiązaniu współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie i w Poznaniu. Jest ich ponad 100.